Dokładnie. Kochani, chciałam Was serdecznie zaprosić na bardzo fajne i bardzo ważne wydarzenie, które będzie na początku przyszłego roku. Zaczyna się ono w styczniu, jest to drugie Forum Suwerenności Żywnościowej. Dlaczego to spotkanie jest dla nas bardzo ważne? Ważne jest, żebyśmy się spotkali wokół tematu żywności, który dotyczy absolutnie nas wszystkich, ponieważ wszyscy jemy i wszyscy mamy prawo do tego, żeby decydować o tym, w jaki sposób jest uprawiana nasza żywność, w jaki sposób dystrybuowana jest nasza żywność. To spotkanie ma na celu zgromadzenie nas z różnych środowisk po to, byśmy mogli się trochę dokształcić w tym temacie, po to, żebyśmy mogli wymienić swoje doświadczenia, po to, żebyśmy mogli się poznać i razem spróbować trochę doedukować się, a także wpłynąć na kształt w przyszłości, kształt polityki rolnej. Na tym spotkaniu będzie bardzo, bardzo wiele ciekawych osób, bardzo wiele inspirujących osób, więc naprawdę serdecznie Was wszystkich zapraszam. Zadbamy nie tylko o swoje dusze, wiedzę i umysł, ale także zadbamy o swoje ciała. Obiecuję, że trochę przyłożę do tego rękę, żeby zająć się też naszym ciałem, więc bardzo Was proszę, przybywajcie. Jeżeli nie możecie przybyć, wesprzyjcie po prostu, pomyślcie ciepło o tym doświadczeniu, które nas szykuje, o tym wydarzeniu. A jeżeli nie możecie zrobić, nie możecie zjawić się tam jako osoby, proszę, wesprzyjcie nas na zrzutce. Im więcej pieniędzy wpłynie na zrzutkę, tym bardziej wypasione i przyjemne będziemy mogli zrobić to wydarzenie. Dostaliśmy piękną przestrzeń do zagospodarowania, ponieważ Służewski Dom Kultury zaprosił nas do współpracy, więc będziemy się spotykać też w bardzo przyjemnych warunkach lokalowych. Także wszyscy, ponieważ wszystkich nas to dotyczy, proszę, wesprzyjcie ten ruch, przyjdźcie. Dokształćcie się, dowiedzcie, porozmawiajcie, spotkajmy się tam razem i działajmy.